Dzień dobry Państwu. W naszej redakcji gościmy pana Marka Kotańskiego, człowieka, którego w zasadzie nikomu nie trzeba przedstawiać. Witamy panie Marku. Dzień dobry. Pierwsze pytanie dotyczy przed chwilą skończonego spotkania z młodzieżą. Byłem tam, widziałem, dyskusja była bardzo gorąca. Jak pan ocenia sądecką młodzież w porównaniu z podobnymi spotkaniami w innych miastach? No myślę, że to jest trudna, ale bardzo myśląca młodzież, otwarta i jeżeli znajdzie się do niej klucz, a tym kluczem musi być otwartość, mówienie wszystkiego, to co się myśli, to co się czuje, to myślę sobie, że jest to znakomita młodzież bez kompleksów i myślę sobie, że nie można by tutaj żadną miarą rozgraniczać na przykład młodzież Nowego Sącza, to jest na przykład, nie wiem, młodzież z prowincji, a młodzież warszawska jest na przykład inna. Ja uważam, że jest to ta sama wartościowa, otwarta młodzież myśląca, aż szkoda, że tak mało się tutaj jakby dzieje dla tej młodzieży i z tą młodzieżą, chociaż z rozmów wynika, że niektórzy z nich próbują robić tutaj pewne lokalne sytuacje, jak na przykład teatr, czy jakieś działania właśnie takie parateatralne, ale brakuje im większego obszaru spotkań i możliwości działania. Jaki jest cel pana wizyty w naszym mieście? Czy zamierza pan rozpocząć w Nowym Sączu jakieś działania? No cóż, jest tutaj punkt konsultacyjny na Śniadeckich, punkt konsultacyjny Monaru, ale chciałbym tutaj wzorem innych miast, po których jeżdżę w Polsce, stworzyć taki środowiskowy klub, klub, który by spełniał szeroko pojętą profilaktykę w środowisku młodych ludzi. Innymi słowy, ja wolałbym nie inwestować w ten region domu Monaru dla narkomanów, a za jakiś czas trzeba by zainwestować, bo tutaj dużo tych narkomanów jest, a jeszcze więcej będzie. Wolałbym, żebyśmy zainwestowali w profilaktykę, w dobrze pojętą profilaktykę, czyli próba rozmowy z tą młodzieżą, próby stworzenia jej płaszczyzny jakby integracji pozaszkolnej. Tego mają tutaj zdecydowanie za mało i stąd moja wielka prośba do władz miasta, z którą tą władzą chciałaby się młodzież spotkać w najbliższym czasie, o to, żeby łaskawym okiem spojrzała się na działanie i przydzieliła tej młodzieży na przykład pomieszczenia na klub, który to klub ja tutaj pieniędzmi monarowskimi i inicjatywą monarowską jestem w stanie wraz z młodzieżą poprowadzić. Czy mówi panu coś nazwisko Marek Kotański? Dzień dobry, mówi mi. Tak, mówi no. Tak, oczywiście. Marek Kotański, oczywiście. Jeżeli to ten, o którym myślę, to jest szefem Monaru, tak? No, oczywiście, że mówi. Czy mówi pani coś nazwisko Marek Kotański? No mówi. Mówi mi dużo. Tak, proszę pana, mówi mi to nazwisko. Jest to człowiek, który usiłuje pomagać narkomanom, ludziom uzależnionym, ludziom w trudnej sytuacji. No owszem, mówi. Jest to dość głośne nazwisko. No to jest chyba ten od narkomanów. Nie znam takiego. Przepraszam. Przejdźmy może do pana. Jest pan osobą szalenie kontrowersyjną. W ostatnich miesiącach jakby zniknął pan z pierwszych stron gazet, z ekranu telewizyjnego. Co dzisiaj robi Marek Kotański? Czy ja znikłem? Nie jestem pewien tak do końca. Ja robię, myślę sobie, że dużo, dużo rzeczy. Monar idzie pełną parą, jest to największa pozarządowa organizacja w Europie, jeśli nie na świecie. Mamy 21 domów, tworzę następne domy dla ludzi bezdomnych, domy dla młodzieży, która zakażona jest wirusem HIV. Próbuję pomagać młodzieży przestępczej, tworząc dla nich w tej chwili dom. W tej chwili na tapecie mam kolejny dom dla alkoholików. Myślę sobie, że jest to pełny rozkwit działań monarowskich i działań drugiej mojej organizacji, bo jestem prezesem dwóch organizacji, Monar i Solidarni wobec AIDS Plus. Także nie myślę, że zginąłem z pierwszych stron gazet, ja nawet myślę sobie, że jestem na pierwszych stronach i cieszę się, nie dlatego, że jestem próżny, tylko dlatego, że właśnie ta sława z pierwszych stron gazet pomaga mi w przebijaniu szeregu spraw i będąc człowiekiem sławnym, mogę jakby efektywnie pomagać wielu ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Może zostańmy na chwileczkę przy tej kontrowersyjności. Zarzuca się panu, przepraszam, to będzie dość niewygodne. Tak. Zarzuca się panu, że właściwie wszystkie pana działania zmierzają tylko do tego, żeby swoją osobę pokazać, żeby być sławnym, żeby zyskać popularność. Mhm. Oczywiście domyślam się, że pan nie zgodzi się z tymi zarzutami, ale jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ja myślę sobie, że zgodziłbym się. Ja chcę być popularny, jak już mówiłem. Chcę być człowiekiem z pierwszych stron gazet. Chciałbym załatwiać wiele spraw, ale dlatego, że właśnie
ta popularność jest mi potrzebna po to, żeby móc pomagać innym ludziom. No, gdyby moje życie polegało na tym, że ja zdobywam coraz większe, nie wiem, bogactwa, coraz jestem bardziej gdzieś na wyżynach i odległy od działań z patologią, ale ja właśnie myślę sobie, że dzięki tym działaniom no, załatwiam coraz więcej dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To ja zakładam domy dla tych osób bezdomnych, to ja zakładam kolejne łaźnie w Warszawie, które kąpią ludzi chorych, ludzi zawszawionych. To mnie jest to wszystko potrzebne, żeby pomagać. A więc jeżeli jest to kariera w tym znaczeniu tego słowa, że pomaga ona innym, no to ja myślę, że nie jest to naganne, tylko jest to ze wszechmiar potrzebne. Ja takim karierowiczem jestem i takim chciałbym być do końca życia. Czy mówi ci coś nazwisko Marek Kotański? Tak, mówi mi nazwisko Marek Kotański. Jak oceniasz człowieka, jak oceniasz to, co robi? A to, co robił kiedyś, mi się bardziej podobało, to znaczy sprawy Monaru, niż nie podobały mi się akcje jego typu, takie jakieś propagandowe mycie ubikacji w Warszawie, coś takiego. I aktualna działalność związana z AIDS również przemawia do mnie. Jest to pasjonat. No i człowiek, powiedzmy, niebanalny, choćby nawet dlatego, że się nie boi narażać na śmieszność. No, wie pan, uważam, że zaangażował się bardzo w to, co robi. No i dla takich ludzi, jakimi on się zajmuje, czyli narkomani, po prostu zrobił bardzo dużo. A są osoby, które są przeciwne temu, a to przeważnie osoby starsze. Wie pan, jak jego oceniam? No mi się wydaje, że on robi to, co powinien robić. No każdy człowiek powinien pomagać drugiemu. Przede wszystkim tym narkomanem, bo oni są biedni, naprawdę biedni. Proszę pana, wydaje mi się, że to, co on robi, to jest no, rzecz niesamowicie ważna z uwagi no, na rozszerzające się swobodę, że tak powiem, seksualną. Każdy inny może wolałby zająć się swoimi osobistymi sprawami, a on jednak myśli o bliźnich. I to bliźnich, którzy naprawdę są godni i współczucia, i pożałowania, bo w końcu to jest choroba. Człowiek z pasją, nieprzeciętną, a to co robi, no to sądzę, że po skuteczności można ocenić. A skuteczność to chyba on sam może określić, trudno mi więcej powiedzieć. Jest wyjątkowo odważny. Wydaje mi się, że dużo dobrego robi, tylko nie znajduje zrozumienia wśród większej grupy społeczeństwa. No na pewno jest to postać pozytywna, ma dużo jakiegoś takiego samozaparcia, żeby pomagać ludziom, żeby się zająć tymi, którzy są no, poza nawiasem. No dobre to jest, co robi. Słuszne, dobre. Działa pan kilka lat. Jak ze swojego doświadczenia, z doświadczenia tych kilku lat, ocenia pan taką formę działania? Myślę tutaj o akcjach w stylu łańcucha serc, czy kilka tych spraw, które można nazwać dość burzliwymi, dyskutowano potem o nich dość długo. Czyszczenie toalet, czy nawet tworzenie ośrodków dla AIDS, dla ludzi zarażonych wirusem HIV, które spotykały się z ogromnym buntem lokalnej społeczności. Czy to rzeczywiście pomaga tym ludziom? Jaki jest skutek tych działań? Wie pan, no, skutek jest różny, ale no, zaczął pan od tych wielkich akcji. No mi się wydaje, że łańcuch czystych serc, który objął około 1,5 miliona osób, no, dał niezapomniane wrażenia wielu ludziom, którzy w tym łańcuchu uczestniczyli, którzy dotychczas niekiedy do mnie piszą, że były to wielkie wzruszenia, które polegały na pewnej solidarności z chorobą, która była narkomanią, czy jest narkomanią. Moje działania mające na celu usytuowanie domów dla nosicieli wirusa HIV w różnych miejscowościach są różne. W jednych udaje mnie się usytuować ludzi, w jeszcze innych wypędzany jestem. To nie jest tak, jak niekiedy relacjonuje to telewizja, że ja tam wchodzę butny, mówiąc, że ja tutaj będę, bo takie mam prawo. To nie jest tak. Ja jakby staram się wchodzić tam z ogromną dyskrecją. Ludzie o tym się dowiadują, że będzie tutaj prawdopodobnie Kotański i to jakby ludzie rozpoczynają działania przeciwko moim pacjentom. I wtedy być może ja się włączam w to mocno, zdecydowanie, bo staram się ludziom pomóc, żeby nie zostali zlinczowani. Przeważnie jesteśmy wyrzucani, bo taka jest w tej chwili nasza demokracja. Może i chwała jej za to, że większość decyduje. Jeżeli większość
większość decyduje, że należy wyrzucić Kotańskiego, no to prawdopodobnie Kotański zostaje wyrzucony. Ubolewam nad tym, bo to nie jest dla mnie jakby dobrze pojęta demokracja. No ale tak to po prostu jest. Cóż, ja ze wszelkich sił staram się pomagać ludziom. Niekiedy są to moje programy bardzo tajemne, jak na przykład stołówki dla ludzi chorych na AIDS, które są w różnych miastach i nikt o tym nie wie, czy mieszkania, które wynajmuję ludziom chorym i nikt nie wie, czy to są ludzie chorzy, czy ludzie zdrowi. A niekiedy są to próby jakby mówienia wprost. Ot, jest dom, pozwólcie żyć ludziom chorym. I wtedy część społeczności się na to zgadza, niektóre są regiony, które się na to zgadzają, ale większość regionów na to się nie decyduje. I myślę sobie, nie mam co do tego złudzeń, że gdybym chciał stworzyć w Nowosądeckim, gdzieś właśnie w Nowym Sączu, taki dom dla chorych na AIDS, jestem przekonany, że 90% tego społeczeństwa, które tak bardzo jest tutaj katolickie, które tak bardzo chodzi do kościoła, myślę sobie, że nie zgodziłaby się na to, może właśnie w imię tak specyficznie pojętej miłości bliźniego. Gdyby Marek Kotański chciał stworzyć koło Pani domu ośrodek dla ludzi chorych na AIDS, czy miałby Pani coś przeciwko temu? Wie Pan, trudno mi jest powiedzieć. Proszę Pana, no tak się składa, że jestem pracownikiem służby zdrowia. Ja tą sprawę rozumiem i uważam, że nie miałbym nic przeciwko temu. Z tym jednak, ażeby środowisko zostało uświadomione, kto to są ci ludzie, załóżmy, w jaki sposób się z nimi kontaktować, no żeby ich nie dyskryminować, żeby po prostu ci ludzie no nie czuli się wyobcowani, gdyż wtedy oni mogą być groźni, mi się wydaje. Wie Pan, po prostu trzeba się liczyć ze zdaniem innych jeszcze osób mieszkających w pobliżu mnie. No i podejrzewam, że nie robiłabym takich scen, jak to się ogląda w telewizji, gdzie po prostu starsze osoby, już dorosłe, inteligentne by się wydawało, zachowują się wprost jak wandale. No. Ja nie. W żadnym wypadku nic. To są normalni ludzie, tylko że chorzy. Ja bym nie miała, ale lokatorzy na pewno by mieli. Absolutnie. Dlaczego? Ludzie chorzy to chorzy. Sądzę, że po prostu byliby na tyle rozumni, żeby po prostu stworzyć bezpieczeństwo dla siebie, jak i dla otoczenia. Jeśli tylko przekonałby mnie i moich współmieszkańców, to ja bym się zgodził. Boję się, że moich współmieszkańców by nie przekonał. Nie, chyba tak. Raczej chyba tak. Co? No chyba wszyscy się boimy tej choroby, nie? Nie. Ponieważ ja sobie zdaję sprawę z tego, w jaki sposób można zarazić się tą chorobą. No raczej miałabym. Dlaczego? Dlatego, że jak chyba większość z nas, jestem człowiekiem wygodnym i mam małe dzieci, przypuszczam, że dlatego. Ja bym nie miał nic. A ty? Nie. Myślę, że to nie zagraża w ogóle. Są to ludzie tak samo jak my, potrzebujący wsparcia innych i w ogóle. Myślę, po pierwsze nie mam domu, ale gdybym miał dom, no swój własny, myślę, że w wypadku takich zabezpieczeń, jakie można stworzyć, chyba nie. Chyba nie miałbym nic przeciwko temu. No nie wiem, wolę w tym względzie nie zabierać głosu. Dlaczego? Nie. Nie chcę, bo to będą w telewizji oglądać, to wolę głosu nie zabierać, wie pan. Dziękuję. I na koniec, panie Marku, czy w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać jakiejś kolejnej spektakularnej akcji? Co teraz ma zamiar robić pan? Co ja zamierzam robić? No cóż, jak pozwoli mi zdrowie, to chciałbym w przyszłym roku zorganizować ogólnoświatowy zlot dzieci z porażeniem mózgowym. Zrobiłem taki zlot dla młodzieży polskiej teraz niedawno w Warszawie, gdzie 5 tysięcy dzieci z porażeniem mózgowym wraz z rodzicami przyjechało do wesołego miasteczka w Warszawie i dwa dni w cudowny sposób się bawiło z nami. Więc być może, że to będzie taka ogólnopolska akcja, ona byłaby w Krakowie, wtedy na Błoniach. I chciałbym, żeby to był wielki, wielki zlot wszystkich dzieci. Kiedy widziałem łzy szczęścia w oczach dzieci i rodziców, kiedy widziałem, jak ogromnie te dzieci przeżywały, że wokół nich są jeszcze inne
inne dzieci, że można się bawić, że są i dzieci zdrowe, i dzieci chore razem ze sobą, to pomyślałem sobie, że warto było jakby kolejną energię gdzieś wyzwolić, żeby coś takiego zrobić dla ludzi. A malkontenci mówili, o, Kotański znowu zaczyna kolejne rzeczy, nie kończywszy w przód poprzednich. A ludzie zapominają, że ja kończę poprzednie, że to moi przyjaciele już robią te domy dla narkomanów, że to kolejni moi przyjaciele pomagają chorym na AIDS, że to jeszcze kolejni zajmują się bezdomnością. I jakby ja jestem takim człowiekiem, który kopie kolejne studnie. Kiedy się pokaże woda, kiedy już można z niej czerpać, ja jakby kopię następną. I myślę sobie, że będę robił rzeczy następne. W tej chwili moją taką wielką ideą jest kopanie studni w postaci tychże klubów. I chciałbym na Podhalu, tutaj u was, na tej sądeckiej, wspaniałej ziemi, stworzyć taki klub dla młodzieży prowadzonych przez samą młodzież. Kiedy byłem w Chicago i spotkałem się z wieloma góralami i tutaj w waszym terenie, też chciałem stworzyć taki dom Polonii chicagowskiej dla dzieci i młodzieży chicagowskiej. Też się tam bardzo zapalono. Być może coś takiego się stworzy. Ale stwórzmy to na własnej ziemi, u nas, na polskiej ziemi. Dziękuję, panie Marku. Przypominam, naszym gościem był Marek Kotański. Dziękujemy państwu.